Siema, witajcie w kolejnym Van Life'ie i pierwszym Van Life'ie z Białej Perły, czyli moją tę czwóreczkę, którą właśnie wyruszam w Dziewiczy Rejs. A jedziemy sobie do Świnoujścia. Tak, jedziemy z moim kolegą Jarkiem tradycyjnie. Jedziemy sobie w okolice Świnoujścia. Stoimy przed duszą. Proszę bardzo, nasze bryki. O, ta czwóreczka mniejsza od kwiata. Ale to nic. I tak mam wrażenie, że jest więcej miejsca niż trafiku. Patrzcie, jaka pogoda. Masakra. Posilam się, bo jest południe. Dalej jem od 12 do 20 tylko i wyłącznie. No poza oczywiście takimi wypadami, gdzie też się staram w tych granicach trzymać, ale niekoniecznie tych wieczornych. No, troszeczkę mogę przejąć. Jedziemy. Jarek prowadzi, bo znalazł miejscówkę. Nasz wyjazd dzisiejszy i prawdopodobnie też jutrzejszy. No jutrzejszy może nie, bo jutrzejszy razem będziemy planować, ale dzisiejszą miejscówkę, o tak, znalazł Jarek, więc on prowadzi. Niech ma ten zaszczyt. Ja żartuję. Partnerem dzisiejszego odcinka jest Letyshop. Letyshop to jest system cashbackowy, dzięki któremu odzyskujecie część kasy, którą wydaliście na zakupy w internecie. Allegro, AliExpress, Booking, RTV, AGD, MediaMarkt, gdziekolwiek kupujecie online, możecie odzyskać część pieniędzy. Działa to na bardzo prostej zasadzie, automatycznie. Rejestrujecie się, macie specjalną wtyczkę, którą możecie zainstalować do waszej przeglądarki, która powiadomi was o czekającym cashbacku. W prawym górnym rogu ona też zaczyna wam migać. Wtedy wiecie, że macie dostępny cashback. Wystarczy tylko kliknąć aktywuj i koniec. Wszystko dzieje się automatycznie. Kupujecie, prowizja wpada do was do kieszeni, którą możecie bezpośrednio wypłacić sobie na swoje konto bankowe bez najmniejszego problemu. Jak to działa? Bardzo prosto. Letyshop dostaje prowizję od sprzedaży, od przekierowania was na daną stronę poprzez właśnie korzystanie z Letyshop i dzieli się połową tej prowizji z wami. Czyli to po prostu jest wasz cashback, link do rejestracji oraz film prezentujący szerzej program Letyshop znajdziecie w opisie tego filmu. Ciśniemy fajnie. Kurde, ruch jest dzisiaj, słuchajcie, spory. Mamy piątek, 24 marca i jest w miarę ciepło, tylko deszczowo. Roweru nawet nie brałem, słuchajcie, teraz, no bo ma padać cały czas. To bez sensu jest. Zobaczcie, jaka pogoda. Kurde, no normalnie miód malina. Przecież ty lubisz, kurde, taką pogodę deszczową. No lubię, no. Lubię, jak pada deszcz, ale w nocy, w ciągu dnia niekoniecznie, żeby można było coś porobić, no. Dzień dobry. Poczekaj, bo tam odpływa chyba. Dobra. To tam, a czemu tam? Przypływa chyba. Co? Tu chyba przypływa, a tam odpływa, bo też nie wiem. Dlatego ten lamus pojechał za nami, później zawrócił. To chyba tam, bo tam stoją do wjazdu, widzisz? No. Chodź, zobaczymy, czy coś tu jest. Dobra, nieważne. Tak, tutaj przypływa pewnie. Może będzie jakiś rozkład albo coś, kiedy to... Co pisze? Obłożenie co? I... Maksymal... Czytamy. Nic nie ma. Teczka. Rozkładu żadnego nie ma. Dobra, niech ci będzie stanie na twoim, sprawdzimy sobie w necie. Strata czasu. Ale na co strata czasu? Właśnie na to, żeby zobaczyć, że nic nie ma. Przecież ja nie będę teraz pił już od tego, bo... Ja wieczorem będę pił, teraz mi się nie chce. Proszę bardzo, Białe Perły stoją. Dzisiaj po prostu sobie postacjonujemy, pojedziemy na miejsce i już tam spędzimy sobie noc, a rano przeskoczymy sobie na drugą stronę Wisły. Wisły chciałem powiedzieć, patrzcie jaka nieruchomość. Aha. Ale fajny pustostan. W ogóle jakie fajne klimaty tu, patrzcie. Podoba mi się to. No, a jutro sobie skoczymy na drugą stronę. Na drugą stronę sobie skoczymy Świny, do Świnoujścia pojedziemy, także... A dzisiaj pełen relaks, po prostu. Halo! Słyszycie, no już mnie woła tu przez radyjko kolega. Rozmawiam z widzami, cholero jedna! No. Głodny jestem. Dopiero ja żar, kurde, przed sklepem i teraz głodny jest, dobra. See ya. Patrzcie, sarenki uciekają. W ogóle tu fajnie jest. Tam sobie biegną.
pełno koników, słuchajcie, najróżniejszych koników, czarnych, brązowych, kurde, tak jak się krowy wszędzie spotyka, to jest same konie. Mogę wam to nagrać wcześniej, zobaczcie, taką drogą jedziemy, kurde, znalazł miejscówkę, będzie samochód ten cały brudny, będę miał, no. Nie no, żartuję, ja lubię taką drogą jeździć, jak wiecie, a samochód zawsze można umyć, prawda? No ale co po niektórzy, będę marudzić, że kurde, taki sefiasty samochód. Po co ci światło zapalone, oszczędzę akumulator. No słyszycie, no, to jest Wacek, no. Patrzcie na trasie, mały urbex. Jak kolega zauważył, jak zwykle pełno jest części samochodowych, właściwie opon. No, no. To nic ciekawego, ale idę tam. O! Tu się coś paliło. Patrzcie na to. O! No. Tutaj szalał pożar, tam raczej nie będę wchodził. No tu też taka mała komórka. Tam nie będę wchodził. Boże, bo tu kurde jakieś mutanty chodzą, to jest jakie gówno wielkie. Konie albo krowy. Końskie. Ale opon, Jezus. Tu nawet widzę takie świeżawe. Kurde, znaczy na to. No, no, dach już swoje przeżył. Śmieciarze, zobaczcie. Tylko jakiś pustostan, to od razu jest pełno śmieci napierdzielone. Ten garażyk, mały taki, maluch by wszedł. No trzeba uważać, bo zobaczcie jakie miny tutaj są. Gdzie jesteś? Zobacz ile opon. Dobra, ja idę do auta. No ja też, bo tu nic więcej nie ma. Kurde, chciałbym tu mieć chałupę. Zobacz, zajebiście, no. I z takim drzewem sobie huśtawkę na tym powiesić można. Dobra, jedziemy. Zobaczcie jak samochody wyglądają. Twój jeszcze jako tako, zobacz jak mój wygląda. Musisz kupę zrobić pod kołem. Tam wcześniej też była miejscówka, ale to... Jutro jadąc, widzimy sobie tak na szybko, jedziemy dalej. Proszę bardzo, jak ktoś nie umie jeździć, to się zakopuje. Dawaj, tu przejeżdżę. Zakopało się, pokaż mi, że polem wjechał, zaraz usiądę drugim samochodem i będzie. Nie, 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 tu nie siądziesz, Marcin. Tam było błoto normalnie, dlatego się bałem wjechać. Zobacz, to kręć, będziesz mnie prowadził. Dlaczego ja tu siebie widzę? A jak ty trzymasz tą kamerę? Nie krzyczy z obiektu. Kaczka. To wjedź może tu bardziej, po tym. Nie po tej drodze, tylko po tym. Co? No co? Stoisz? Stoję, też. No co ty? No mówię ci. Więcej w tą stronę. Miękko, patrzcie, miękko jak nic. Tu się idzie zakopać. Ale myślę, że damy radę, co? Jeszcze. Dobra. To wylata, poza tym tu jest takie grube i nie idzie taki objąt. Zróbmy tak. Nie, bo później nie rozwiążesz. A nie masz oczka tutaj? Czemu ty?
No ja tak zaczepiłem, ale wziął nogi, już padły i wróciłem. Udało się. Zostawimy tu furki i przejdźmy się. Zobaczymy, co tam się dzieje, dobra? No dobra, tylko zgaszę i wezmę fajkę. Pastę schowam. No. Także powiem sukces, teraz idziemy, bo miejscówka jest tam. Zobaczymy, czy tam się w ogóle da dojechać. Wygląda na to, że to nie tu. Ale nie załamujemy się, dojedziemy. Może jakiś inny dojazd jest, wiesz? No może, ale po... No nie wiem, dobra, zobaczymy. Chyba, że to dalej prosto trzeba pojechać, tak? Dotarliśmy, słuchajcie, nawigacja nas w błąd wprowadziła. Kurde, no zajebiste po prostu. Gdzie okiem nie sięgniesz, nikogo nie ma, nic pusto, nie ma. Pusto, przyjemnie. Spider, byłaś z wody. Dobrze, niech się wykąpię, przecież ciepło jest. Tak, ale później mi na łóżko wejdzie. No to go nie będziesz puszczał, no. Tutaj chyba raczej nie spierdzieli, co? No zobacz, no. Poka. Już pływak. Się wykował. Ty, a no zajebista ta plaża jest do kąpania tak w lato? Kurde. Człowieniu. Pokaż te swoje łóżko, ty. No, tylko... Nie, no luksusowo jest. To jest rozłożone? Jest rozłożone. Rozłożone. Nie? Tu ten materac będzie dzielony, bo to na 8 skrawcowo no, dopiero jestem udzielony. I jak złożysz, takie będzie kanapa taka. Tak, znaczy, tu będzie, siedzisko, nie? Tu 40 i 60 zostanie. To się będzie składać. Pod spodem decha się będzie składać. To się wsuwa. Tylko materac trzeba po krowie suszyć. No, no. A proszę, no tak, tarza się, no może jeszcze rybę jakąś znajdziesz. Ty się nie za luźno poczułeś tutaj? No wyluzował się chłopak, nie? No. Ognicho trochę później, co? Bo to wieje teraz, to tak. Dobrze. Nie za bardzo. Później też będzie wiało. Tak jest. No Boże, muszę centralny zamek sobie, tak kurza. Muszę iść po kluczyki. Proszę bardzo, jaki łyżeczko mam piękne. Boże, jakie to... brudne. No wiem, spokojnie. Muszę, żonie zleciłem już, żeby mi oprzyła pokrowę, bo to tak wiesz, to się tak piwnica w domu, piwnica samochód. A tu kolega już się kąpał, ile, ze 3 razy? No już się kąpał. Kąpał się. No. Nie, patrzę czy śmierdzi, bo się tarzał, ale nie. O, patrzcie co zrobił. Co zrobił? Ty zrobiłeś. Co wybieg dla psa, linkowy wybieg dla psa, tam o drzewko, tutaj o samochód i jest super. A to nasza przekąska na wieczór. Dobre to a tylko... A co pijesz? Zateckie. Dobre to tylko chamy mało mięsa dają, a więcej sosu już. Ale chamowa no. No i tak sobie siedzimy, wiatr trochę wieje. Tam widać Wolin z daleka. A co ten domek mówiłeś, co to jest? Powiemy widzom ten... To jest jakaś baza kitesurfingu. Baza kitesurfingu. Jest zaznaczone to na górze. Tak? No. No widzicie, może... Jest baza kitesurfingu. Jest tymczasowo nieczynne. Na miarę w opisie będziecie mieli tam nasze miejscówki tradycyjnie, gdzie jest. Dzień dobry moi drodzy, słuchajcie. Jak zapowiadałem, pokażę wam fajny przepis na fajną zupę. Zupa się nazywa kukurydzianka, jest to przepis mojej matuli. To jest zasłyszany z kąsztem, ale jest to moja wersja tej zupy, będzie moja wersja. Dużo tam nie zmieniłem praktycznie, trochę więcej może pikantności, bo ja lubię pikantne rzeczy, więc będzie pieprz czarny. Słuchajcie, dobra, by nie pieprzyć, co do tej zupy potrzebujemy? Potrzebujemy pędko kiełbasy, ja akurat mam taką śląską z szynki, skrajny wędlin może być, cebulę, czosnek, najlepiej dwie główki, to w zależności od jakiej tam ilości potrzebujecie. Oczywiście cały przepis znajdziecie w opisie filmu na konkretną pan porcję. Lećmy dalej. Magii do smaku, ja lubię na przykład takim czymś doprawiać. Pieprz, sól, śmietana, dwunastka, mleko, tutaj mam majeranek z czosnkiem niedźwiedzim, nie ma takiej przyprawy, po prostu zmieszałem czosnek niedźwiedzi z majerankiem, 3 łyżeczki majeranku, 3 łyżeczki czosnku niedźwiedziego, 2 puszki kukurydzy, ziemniaczki, trochę suszonych grzybów, to są moje podgrzybki, które właśnie ręcznie zbierałem. Marchewka, 2 kostki rosołowe,
Ja mam akurat winiary drobiowe, no i sól już mówiłem. I to wszystko. I teraz działamy. Słuchajcie, przepis ten jest bardzo prosty. Na sam wpierw pokroję sobie dosłownie dwie takie kiełbasy. O. Dwie takie klasyczne śląskie kiełbasy. Kiełbaski kroimy po prostu najlepiej wzdłuż. O. Jak lubicie, grubsze, cieńsze, jakie chcecie. Prym wiedzie tutaj kukurydza, więc jej będzie najwięcej. Palnik pyci, pyci. Wlewamy troszkę oleju. Minimalną ilość i delikatnie to wszystko trzeba podsmażyć. Coś takiego. Podsmażamy to delikatnie, niech to się przysmaży. A ja w tym czasie obieram wszelkie warzywa, ziemniaczki. To jest taka potrawa, słuchajcie, generalnie jednogarnkowa. Znowu, łatwa, prosta, szybko do przyrządzenia. Dobra, ale najpierw zajmę się cebulą. W międzyczasie obierzmy też czosnek, ząbki wszystkie wyłuskajmy. Czosnek będziemy dodawać na sam koniec, słuchajcie. Obieram wszystko i widzimy się za chwilę. Ziemniaczki już obrane, marchewka obrana, cebula gotowa. Słuchajcie, tu już mam podsmażone. Nie wiem, czy zobaczycie, kurczę. No nie mam jeszcze oświetlenia w usie dobrego, także tutaj jest podsmażona wstępnie kiełbaska. I teraz gaz jest wyłączony. Wpierdzielamy tutaj wszystko, zaczynając od marchewki. Marchewkę najlepiej powinniśmy zetrzeć na tarce na grubych oczkach i to wpierdzielić. No niestety ja nie wziąłem, zapomniałem. Więc pokroję ją drobniutko, słuchajcie. Jednej, właśnie jedynej rzeczy zapomniałem. Tarki. No nic, trudno. Coś takiego, marcheweczka drobno pokrojona. Teraz cebula. Kroicie jak chcecie, ja kroję taką kostkę. No, coś takiego. Ona się po prostu rozgotuje, a da fenomenalny smak. I do gara, ciach. Teraz wciepiamy dwie puszki kukurydzy. Ale bez, najlepiej bez tego wieczka. Cyk. Mamy dwie puchy. I całość, słuchajcie, dopełniamy ziemniakami. Aż będziemy mieć pełen garnek. Coś takiego. I dopełniamy cały garniszek, żeby nam wypełniło ładnie. I będzie G. Jezus, jaki tu syf zrobiłem. Kolega ma czas wolny dla siebie teraz. I to by było na tyle. Jak widzicie, cały garniec pyszności. A, to jest to tak, o. Czocha nie dodajemy. Słuchajcie, jeszcze potrzebujemy, czapamy dwie kostki winiary. O. Cyk. Jedną, drugą. Nie dodajemy soli ani pieprzu. I teraz tak, dolewamy wody. Ja akurat mam Polaris. Dolewamy wody tak, żeby to było na gęsto. Musimy brać pod uwagę, że jeszcze dojdzie tutaj mleko i śmietana. O, coś takiego, słuchajcie. Widzicie? To ma być tak na gęsto. Czyli ma wypełnić na równo. O, elegancko. Na tym etapie dodajemy jeszcze majeranek i czosnek niedźwiedzi. To jest absolutne minimum. Dodajemy też grzybki suszone. Niektórzy moczą najpierw przed dodawaniem. Ja po prostu dodaję już tutaj. Delikatnie je tak jeszcze krusząc. Nada to zupie niesamowitego aromatu, słuchajcie. Jak ktoś nie lubi, to niech nie dodaje. Ja na przykład bardzo lubię. Możemy już odpalić, słuchajcie. Niech się tutaj ładnie nam to wszystko zagotuje. Gotujemy to około pół godziny, bo generalnie chodzi o ziemniaki, jak będą miękkie. No, ziemniaczki po 20 minutach potrafią już być miękkie, ale dajmy pół godziny, to będą takie rozlatujące się, co nam też zagęści troszeczkę tą zupę. Będzie rewelka. Naprawdę, gwarantuję Wam, że będzie rewelacja. Wymieszajmy to dobrze. Niestety mam tylko pokrywkę od mojej tutaj
pokrywki, chciałem powiedzieć, patelni. Ona jest troszeczkę za duża, no ale trudno, nie mam takiej, więc oryginalną zostawiłem w domu, zapomniałem, więc przykryjemy też o takim czymś i też będzie dobrze. Teraz czekamy do zagotowania tego ustrojstwa, czekamy pół godziny i będziemy zagęszczać. W międzyczasie proponuję obrać dwie główki czosnku, wyluzować te piękne, aromatyczne pestki. Można tak powiedzieć. Patrzę, jak pięknie pyrczy i tak ma pyrczeć pół godziny teraz. A potem będziemy działać dalej. Prawie mamy gotowe. Słuchajcie, teraz będziemy zabielać. Będziemy zabielać w ten sposób, że mąka plus mleko, nie woda, mąka plus mleko. Biorę trochę mąki, no tak, z dwie łyżki, może trzy. Mleko, czy dwa, obojętnie jakie. Nie polecam bez laktozy, bo one trochę zmienia smak, bo jest takie słodkawe. Wlewam teraz tutaj. O! Powinienem najpierw mleko wlać, a nie to. Teraz merdam. To jest pierwsze zabielanie. Znaczy zabielanie, zagęszczanie. I jeszcze będziemy to zabierać śmietaną. 12%, którą tutaj mam. Żeby wszystko było G. I na sam koniec. O, słuchajcie, już tutaj mi oznajmia telefon, że koniec już powinien nastąpić. Sprawdzimy sobie, słuchajcie, czy... O! Najważniejsze to jest, czy ziemniaki doszły, wiecie? Ziemniaki doszły, więc możemy teraz wlać mleko z tą mąką. Już nam się ładnie to zabieli, słuchajcie. Ale gęściutka zupka wyjdzie. O, taka konsystencja powinna być. Musimy troszeczkę tej zupki odlać do jakiejś miski w celu, żebyśmy śmietanę rozrobili, żeby nam się nie zważyła. Musimy to zrobić tak zwane zahartowanie, nie? Tu jest już wszystko gotowe. O, możemy wyłączyć. Hartujemy śmietanę, cały pojemnik i wlewamy wszystko tutaj. Pięknie nam się tutaj wszystko zabieliło. I teraz dopiero dosalamy. Troszeczkę dopieprzam. Właściwie troszeczkę, bo ja lubię bardzo ostre to. O, tyle. Nadajemy smaku troszeczkę magii. Ja uwielbiam magii, więc na pewno trochę dam. Słuchajcie, i teraz przyszedł czas na czosnek. Wyciskamy dwie główki czosnku, wszystkie ząbeczki. I to dopiero jest kwintesencja naszego, słuchajcie, smaku. Pamiętajcie, że czosnek zawsze trzeba dodawać na sam koniec, nie? Nie można robić go wcześniej, bo po prostu czosnek straci swoją moc, swój smak. Będzie wyczuwalny, ale słabo. Palce lizać, słuchajcie. Palce lizać. Idziemy na dwór jeść. My tego nie zjemy. No nie wziąłeś chochelki? Nie wziąłem, kurde, jest to problem. Hmm? Zajebista. Zajebista, to jest przepis mojej matki. No tu się skądś tamtego troszeczkę zmodyfikowali. No. Dobra, bo to nudne, jak my jemy. Jemy, widzimy się później. Proszę bardzo, uzewnętrznij się do kamery, możesz. Dzień dobry. Na zdrowie. Jak ci smakowała zupa? Powiedz teraz, możesz się uzewnętrznić. Zupa była rewelacyjna. Była pyszna. Zmusiłem go do tego oczywiście. Była pyszna.
Ani za słodka, ani za słona, taka, no taka idealnie w sam raz. To jest kwestia indywidualnego do smaczenia, że tak powiem. Ale bo dla to mnie była idealna. Ja ci powiedziałem, że ja jakbym ją robił, to bym dorzucił jeszcze czerwonej fasoli, bo uwielbiam czerwoną fasolę. Zgadza się, ale to już by nie była kukurydzianka, tylko... Nie, czemu kukurydza też by była. Fasolówka, coś takiego, nie? Nie. A to właśnie ma być kwintesencja kukurydzianki, ona no, lekko słodycz daje. Ale ja nie mówię, że dużo tej fasoli. Można. Tylko trochę. Żeby kukurydza była przewodnia. Ja zaliczam tego typu zupy do śmieciuchów. No, tak, bo to wszystko się wrzuca. Znaczy, no... To jest taka podstawa, można tam sobie wszystko wrzucić, nie? Można papryki dodać czerwone też, jak ktoś lubi. Tylko, że ona zmienia trochę smak. Nie, to już nie, to już by mi nie pasowało. Papryka by mi nie pasowała. Ja jestem wielkim fanem papryki, ja bardzo lubię, pod każdą postacią. Ja też lubię, ja ale do tej zupy by mi nie pasowała papryka. Idziemy zbadać, jak to się bada, bazakę z surfingów, tak. Jakoś tak, idziemy zobaczyć. Jesteśmy przy gnieździe szerszenia. To pojawiło się nagle na polu, słuchajcie, jak kręgi w zbożu. Nie? No. Kosmici musieli. Dobra, zaświecimy to tam do środka. Ja może tam ktoś śpi. Oż ty dupę. Jest tam wejście? Dziura jakaś zapadnięta jest. Nie, tam tylko. Od człowieku. Zapadłem się, czeka. Tam nie ma jak sensu wchodzić w ogóle, bo to leży ciasno, a to pełno płyt zawalonych jest. No. Ale powiem ci, widzę jakiś połamany leżak. Możemy tu spać w nocy? Połamany leżak, kafelek. Nie ma sensu wchodzić. No, pięknie nasze fury wyglądają, zobaczcie na to. Kurde, no ma zaraz. Ja to taki kwadraciak bardziej, twoja bardziej opływowa jest. No. No nic, trzeba się wykąpać. Tam mamy góry izerskie. Tak, a to jest wyjście z portu. A tam mamy Chorwację. Tak. Ty. Wiatr zelżał w ogóle. W ogóle nie wieje. Rozpalaj. Co rozpalać? Ognicha, żeby się ciepło zrobiło. Mamy jakąś ten szmatę i ropę? Ropy nie mam, szmatę bym znalazł, ale ropy no niestety. To znajdź szmatę, a ja ropę mam. No szmatę to mam tutaj. Tankowałem to i do webasta wlałem. To tu można trochę umoczyć. Taka gruba, jak ja mam ją włożyć, to można jakoś tego... A nie możesz tak wężyki... Nie mam wężyka. A ja mam. Ty, a mamy tym zapalić, bo ja nie mam żadnej zapalniczki. Ja chyba coś mam. Chyba. Furde, nie obiecuję. Teraz sobie przypomniałem, że sobie wyciągnąłem tą zapalniczkę i leży na biurku. To zawsze ze sobą wożę. Ale mamy ten, kuchenkę w razie czego, to spoko. Nie mam. Oh, fuck. No to dawaj od kuchenki odpalimy. Nie ma problemu. Nie mam. Dawaj, daj kawałek papieru, masz? Nie mam. Więc użyjemy po prostu kuchenki. Fu! To nie. Ale żeś tych desek dołożył, jak to się ma rozpalić? Spokojnie, szmata się liczy. Zgaś, bo gaz jest w cenie, kurde, Putin odciął i drogi jest. Nie no, nie powiem ci, miejscówka przezajebista. No, to ja znalazłem. Tak, kolega znalazł. Już mówiłem na początku, że dzisiejszy odcinek to jest ty wiedziesz prym, bo ty znalazłeś tę miejscówkę. Nie, ale dobra jest. No, nie, serio, dobra jest. Tak jakby ktoś chciał na Van Life'a, to polecam. Oczywiście miejscówkę znajdziecie w opisie ale filmu. Ale poza sezonem. W sezonie to różnie może nie być. Jak jest w sezonie, ale my jeździmy o każdej porze roku, także... No i co zrobiłeś? Co zrobiłeś? No, z drugiej strony się tą kuchenkę nosi. O, proszę bardzo, ognicho płonie. Także mówię, polecam miejscóweczkę. Na kampera też idealna jest. Śmierdział ogniskiem. Jezus, jaki delikatny się... Jak kobieta się zachowujesz. Ognisko, piwerka, brakuje nam tylko jeszcze kiełbaski, ale już nie wciśniemy swoje bebechy niestety, Chodź. O. Chodź, tylko do ognia nie idź. Znaczy do ognia mówię, do wody. A ja nie dostałem zupy! Nie będziesz jadł, już pierdział. Jakie piękne mamy ognisko, teraz lepiej widać. O. A masz brudne łapy? Nie mam brudne łapy. Osiusiałeś sobie. Mokre mam, bo piwo brałem z wody. Patrzcie, tam księżyc świeci, patrzcie, łysy. Nasze fury. A tam woda.
i statki pływają i nam przeszkadzają. Ale lepsze jest to, że się wiatr uspokoił. Właśnie, browarka muszę przynieść. No kiedy robimy degustację? To trzeba w środku robić, bo cieplej będzie. Kiedy ty chcesz? A to musimy do siebie do środka, musiałbyś ogrzewanie włączyć, ty nie chcesz, tam zimno jest. Ja mam na przykład 10 stopni w aucie. Dobra, idę włączę. Na wieczór chociaż włącz, żeby się miło się działo. Dobra, włączę teraz. Na ty, a może ja też się włączę teraz, mogę? Nie, nie mogę. Dobra. Patrzcie, jak się maszyna prezentuje w nocy. Trochę brudna, ale to nic. Ale ta latarka daje, słuchajcie, to jest latarka Armeteka. Wizard C2 Pro, zarąbista. Ła! Słuchajcie, musiałem wymienić tablice rejestracyjne, myślałem, że sobie zestawię tamte, ale nie, bo pancia w okienku powiedziała, że poprzedni właściciel przebił dziurki, zrobił montując poprzednią tablicę rejestracyjną w miejscach, gdzie są literki i cyferki, i tak nie może być i trzeba zamówić nową. No szkoda gadać, normalnie szkoda gadać. Patrzcie, jak to widać, Halinkę z tej strony, jaka Halinka spłaszczona jest, kurde. I jej córeczka Pepa z boku. A tam mamy leczko i nasza zupa jest w tej chwili w lodówce na dachu samochodu, żeby nam zwierzęta nie porwały co nieco. Ale muszę ci przyznać, że zajebiste ognisko zrobiłeś. Aj, zobacz, by było jeszcze więcej z drewna, można by jeszcze lepsze zrobić, no ale... Nie ma miejsca na kiełbasę już, no. Cię człowiek najadł. Aha, chodzi ci w żołądku. No, że nie ma miejsca na kiełbasę. No, I teraz zwal na mnie, to moja wina. To oczywiście, że twoja. Nie, stwierdzam, że ta miejscówka nie jest jednak dobra. Czemu? Statki pływają, samolot jakiś lata, tam jakiś ptaki gęzią, to się nie da spać, no. Oczywiście taki żarcik. Witamy w degustacji wanny lifeowej. Król świata, możesz otworzyć mi piwo, tylko czekaj, jakie to jest? Coś ty opowiadaj, bo to twoje piwo. Nie, to jest pszeniczne jakieś. Kolega mi przywiózł takie piwo, znaczy przywiózł. Dostałeś to z Austrii gdzieś, czy skądś tam jest. O takie, o, nie wiem, nie widać, kurczę, ciemno jest niestety, kolega mi topi światło, no. Ty masz lepsze? 5,1, piwo pszeniczne, niemieckie, Hellweiss. Berg, Kinning, tak? To się czyta tak? Kinning. Kinning. Osadu dobra, brak. Nie wstrząsaj. Osadu brak. Niemcy nie umieją kraftowych piw robić. Dobra, otwieraj, właśnie pan lejemy. Jak mnie mam, to będzie. O. To będzie piwo bardzo mętne. Pszeniczne tak mają. Zlejemy pianeczkę, żeby zobaczyć, zbadać, że tak powiem, elastyczność pianki. Nie, no, ale pianka widzę, że jest konkretna. Konkretniejsza niż tych naszych. Tak wygląda, żółciutkie, jak szczyny. Takie, wiecie, szczyny, jak się człowiek naje. Volkszeuschla. O, fuck, wyłączyło nam się. Które to było? Nie wiem. Pamiętasz? Nie. 230 do 41. 5,1 alkoholu, ale piana jest gęsta, zobacz ta. No, konkret. Ty też za mało lata spijałeś piankę rodzicom z piwerka? Nie, ja nie lubiłem nigdy pianki. Nie, co dziwny byłeś, ja zawsze spiwałem pianki z rodziców, jak tam pił sobie jakieś, mieli, chciałem powiedzieć, libacje. Akcje alkoholowe, o. Smakuje jak klasyczne piwo pszeniczne. Dużo większa jakość, tak mam, dużo większa. Więcej jest czuć goryczki niż na przykład w tam naszych pszenicznych, naprawdę. Nie daję ci próbować, bo ty nie lubisz pszenicznych. Nie, nie, nie chcę. Ale czuć pszenicę do wypicia. Także Berg, Kinning, Hell. Jak to się już Hellweisse? Nie znam niemieckiego, więc to przekręciłem pewnie, jak to się mówi. Można wypić. Dobre. No jestem już, słuchajcie, w busie. Już zakończyliśmy. Chciałem powiedzieć imprezowanie, ale nie imprezowanie. Zakończyliśmy sobie posiadówkę. Dopóki nie zrobię sobie oświetlenia, muszę się, tak, że tak powiem, posiłkować. Muszę się posiłkować takimi oświetleniami, o, jak tutaj lampeczki różne elektroniczne. Mam 16 stopni w busie. Włączyłem sobie Weba Stone. Niech sobie się grzeje. Zakończyliśmy na dzień dzisiejszy, jak już mówię,
na siadówkę, idziemy spać. Rano mamy wielkie plany. Musimy jechać tam zwiedzić baterię opuszczoną, elektrownię jakąś tam, coś tego. No i w ogóle generalnie jedziemy na Świnoujście. Nie wiem, czy jeszcze w tym odcinku, czy w następnym. Myślę, że w następnym, bo ten będzie za długi. To już się dość dużo, dużo, że tak powiem, działo. Nie chcę, żeby były za długie odcinki, też chciałbym troszeczkę podzielić, więc... A wy też będziecie czekać na kolejne odcinki, także spoko luz. Jestem ciekaw tego Webasto, jak będzie mi zadziałał w stosunku do akumulatora. Nie to, że mi właduje baterię, bo to nie o to chodzi, tylko że ten akumulator, co siedzi tutaj, jest to 100 AH, to jest duży niby akumulator, ale jest dość stary i powiem wam, że jak testowałem sobie Webasto, no, zaraz po założeniu i chodziło ono 4 godziny i po tych 4 godzinach, jak odpalałem samochód, odpalił. Odpalił, ale czułem, że nie odpala tak, jak akumulator w pełni naładowany, nie? Czyli no, obawiam się, czy po chodzeniu całonocnym Webasto, choć pokazuje, chodźcie zobaczymy ile, 12,7 V w tej chwili, a wpiąłem się bezpośrednio, słuchajcie, w akumulator z kablami, to nie jest jakieś tam, wiecie, że gdzieś tam się podpiąłem pod radyjko, pod zapalniczkę czy pod coś, nie, bezpośrednio kabelki idą do akumulatora, z Webasto do akumulatora, także no tyle pokazuje, 12,7, a w środku mam 16 stopni w tej chwili. Trochę sobie podkręciłem, żeby cieplej było po prostu. O! Tak sobie, no i bawię się tego, czy się odpali. Ale jest Jarek, także do czego mi pomoże. On dwa akumulatory ma generalnie, kabelki też mamy, wszystko mamy. Dobra, nie zanudzam was już, bo nic ciekawego dzisiaj się nie stanie. Idę spać i widzimy się rano. Już mój kolega wstał, a teraz wam pokażę najlepsze, słuchajcie. Taki widok, jak zaraz zobaczycie, nie zastąpi nic innego. Zobaczcie, budzę się z rana. Patrzcie, jaki widoczek. Mam bezpośrednio z okna widok na Zalew Szczeciński. Jest piknik. Jak widzicie, słońce świeci. Kurde, świeci słońce, a miało padać. Dlatego roweru nie brałem. Mówię, cały weekend ma padać i roweru nie biorę. Kurde, i znowu się oszukałem. Ale dobra, to jest pierwszy taki wypad, więc dobra, już trudno, przeboleję. Pięknie, pięknie. Pierwsza nocka zaliczona taka w pełni, powiedzmy, no bo już jedną zaliczałem u kumpla, jak spałem. Jest całkiem zacny. Ile mam stopni? A mam 19 stopni, nie wiem czy to będzie widać. 19 stopni w busie. Jest luks. Webasto chodzi na minimum. Aczkolwiek muszę wam powiedzieć, że w nocy miałem 15 stopni. Chodziło na minimum, na zewnątrz było 8. Czyli tu jest zimniej. Ale z tego względu, że tam właśnie mam szparę jak cholera i muszę ją zabezpieczyć. Podejrzewam, że to jest przez to. No i to jest kurde najlepsze, nie? Bo pokazywałem po przykład. O Jezus. No i to jest najlepsze, patrzcie, nie? Okienko i można kaca leczyć. O, a to nasze pobojowisko wczorajsze. Patrzcie. Syfiarze jak nic. Nic posprzątamy. Piękna rzecz. Siema. Dobry. Proszę bardzo. W takich okolicznościach pięknych przyrody przyszło nam spożywać śniadanko. Przez ciebie złamałem zasadę, bo ja przed 12 nie jem. Ale jedną bułeczkę jak najbardziej można. Na razie trochę piździ, ale... Ile mam w dzisiaj stopni? Mam ciepło. No, kończymy kawę. Patrzcie, zupa przetrwała noc. Wygląda w lesie teraz, ale jest zajebista. Nie, jak ją podgrzejemy, na obiad sobie zjemy. Idę zobaczyć. Aha, patrzcie, tutaj. Nie no, powiem ci, miejsce zajebiste. Patrzcie, można się kąpać. I nawet widzę dno. Też spoko. Nie no, zarąbiste miejsce. To chyba prywatna plaża. Dobra, tam nie będę wchodzić, bo mi się nie chce. Patrzcie, jak ktoś ma plażyczkę. Jestem ogrodził, kurde. Ty, ktoś sobie ogrodził plażę, nie? Dobra, jeszcze pojedziemy tam później na tę rogatkę. Tam jest droga. Zobaczcie, jakimi drogami jedziemy, ale o, wzdłuż zalewu. Chcieliśmy do takich rogatek dojechać, ale niestety tędy się nie dało. Dojechaliśmy do rowu i dupa.
Ale tak, zobaczcie, jak się fajnie jedzie. O. Takie tereny to my lubimy, a nie jakieś kurcze utwardzone gówna. No, jedziemy, może jeszcze opuszczone takie, zjedzimy sobie tutaj i budynek jeden, coś tego i będziemy kończyć ten odcinek, bo on będzie za długi, a w następnym, słuchajcie, już zapraszam Was na przeprawę promową do Świnoujścia, lecimy na Świnoujście i tam sobie zwiedzimy jeszcze też fajne opuszczone takie rzeczy. Nie dojechaliśmy na te wyjście z portu, no nie było tam dojazdu zbyt dobrego, bo kurczę, moglibyśmy się zakopać, ale zobaczcie, co po drodze znaleźliśmy. Taki mały urbexowy, że tak powiem, klimacik, ale to zobaczycie na kanale Marcel na tropie, na który Was serdecznie zapraszam. Odnośnik znajdziecie poniżej w filmie. No co? To za Was zapraszam na ten kanał, a tu będziemy powoli kończyć, bo no mówię, odcinek będzie za długi i walimy teraz na Świnoujście, więc zapraszam Was na kolejny już odcinek. Zaczniemy od przeprawy przez Świnę do Świnoujścia. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!